W dzisiejszym Klubotygodniku będzie o kampanii w internecie i o tym, czego możemy spodziewać się w wyborach prezydenckich w 2030 roku. Spotkała nas wielka niespodzianka. W drugiej turze wyborów prezydenckich zmierzą się Szymon Hołownia i Krzysztof Bosak. Czarne konie prześcignęły pewniaków i faworytów. Jak do tego doszło? Spójrzmy na dwie strony sceny politycznej. Po stronie prawej Andrzej Duda coraz częściej spotykał się z krytyką swojej prezydentury jako biernej, mało wyrazistej, podporządkowanej partii rządzącej. Dołożyły się do tego różne zawirowania w obozie władzy, awantura o wybory, wrażenie, że władza Zjednoczonej Prawicy i Prawa i Sprawiedliwości jest dużo słabsza niż dotychczas. Wreszcie konsekwencje kryzysu pandemicznego ewidentnie wspierały potencjał Krzysztofa Bosaka. Po pierwsze, mieliśmy do czynienia z coraz większą frustracją przedsiębiorców, którzy negatywnie oceniali działania rządu i liczyli na to, że właśnie kandydat, który rozumie przedsiębiorców, który mówi dużo o wolności gospodarczej, będzie lepiej reprezentował ich interesy. Co więcej, okazało się, że część Polaków ma dosyć różnych ograniczeń praw i wolności związanych z walką z epidemią i znów wolnościowy kandydat dużo lepiej niż Andrzej Duda odpowiadał na ich emocje i potrzeby. Dlatego właśnie Krzysztof Bosak z Konfederacji znajdzie się w drugiej turze wyborów prezydenckich. Po stronie, którą umownie możemy nazwać opozycyjną, tej bardziej lewicowo-liberalnej, również dochodzi do niespodzianki. Szymon Hołownia okazuje się lepszym kandydatem niż przedstawiciele starych partii. Po pierwsze, miała tutaj swoją ogromną rolę słaba kampania Platformy Obywatelskiej, bardzo złe wyniki Kidawy Błońskiej, brak zrozumiałej komunikacji pomysłu bojkotu wyborów, ale również słabe kandydatury pozostałych partii. Robert Biedroń nawet nie zaczął poważnej walki o dobry wynik, a Władysław Kosiniak-Kamysz na pewnym etapie kampanii złapał wyraźną zadyszkę, na której budował się Hołownia. Okazało się, że to właśnie bezpartyjny kandydat dla wyborców opozycji okazał się bardziej wiarygodny niż stare, dobrze nam znane partie. Oczywiście, takiego komunikatu w wieczór wyborczy po pierwszej turze w tym roku prawdopodobnie jeszcze nie usłyszymy. Ale sądzę, że byłby on bardzo prawdopodobny, gdyby o wyniku wyborów nie decydowały nasze decyzje przy urnach wyborczych, ale to, jak kandydaci radzą sobie w internecie. To właśnie ci dwaj, Szymon Hołownia i Krzysztof Bosak, w internecie najbardziej wyraźnie rosną w czasie tej kampanii. To oni wywołują coraz większe emocje, to oni docierają do coraz to nowych osób. I gdyby to właśnie internauci wybierali nam prezydenta, myślę, że moglibyśmy spodziewać się niebawem gorącej debaty między Hołownią a Bosakiem. Sądzę, że to bardzo ciekawe zjawisko i wiele mówi nam o przyszłości polskiej polityki. To, jak dziś wygląda kampania i emocje w internecie, może nam przepowiadać to, czego powinniśmy się spodziewać w wyborach prezydenckich 2030 roku. Przyjrzyjmy się więc temu trochę bliżej. Żeby zrozumieć, na czym polega przewaga Hołowni i Bosaka w internecie, przyjrzeć musimy się temu, jak wyglądają liczby stojące za nimi w internecie, jak radzą sobie z budowaniem społeczności sympatyków i jak wypadają na tle kontrkandydatów, bo to nie zawsze oczywiste wnioski, ale pozwalające wiele powiedzieć o dynamice tej kampanii, którą śledzimy. Zacznijmy od Facebooka. Tutaj zdecydowanie liderem tej kampanii jest Szymon Hołownia. On ma ponad 570 tysięcy fanów na Facebooku, ale aż 850 tysięcy ludzi, którzy na tym Facebooku go obserwują. Dodatkowo ponad 200 tysięcy osób, 215 bodaj tysięcy ludzi zapisało się do grupy zaangażowanych sympatyków Szymona Hołowni, czyli nie są tylko biernymi odbiorcami tego, co Szymon Hołownia wrzuca na swoje profile, ale również uczestniczą w różnych dyskusjach, organizują się w aktywny sposób, starają się współtworzyć kampanię Szymona Hołowni. W przypadku Krzysztofa Bosaka mamy 235 tysięcy fanów, 260 tysięcy obserwujących i 74 tysiące tych zaangażowanych fanów w grupie sympatyków. Czy to są wyniki znacząco lepsze od kontrkandydatów? Nie, ale dlaczego to akurat nie jest kluczowa informacja? Powiemy za chwilę.
Zacznijmy od tego, że rzeczywiście w naturalny sposób liderem grupy fanów jest Andrzej Duda, który ma ponad 7 tysięcy fanów swojego profilu na Facebooku, tylko musimy tutaj pamiętać o dwóch rzeczach. Po pierwsze, Andrzej Duda jest urzędującym prezydentem, w pierwszej lidze politycznej jest od 5 lat, no i cóż, szereg osób śledzących go to po prostu te osoby, które śledzą bieżącą działalność prezydenta Rzeczypospolitej, ale co więcej, w dużym stopniu ta społeczność fanów i sympatyków Andrzeja Dudy została zbudowana już w 2015 roku. To wtedy Andrzej Duda był niekwestionowanym liderem wyścigu w internecie, budził wówczas ogromne emocje, ogromne nadzieje i w ogromnym stopniu to właśnie wtedy została zbudowana jego społeczność, która dzisiaj, powiedzmy sobie szczerze, nieco się zestarzała, nie jest tak dużym potencjałem jak w przypadku tych kandydatów, w których przyrosty widzimy w ostatnich tygodniach czy miesiącach. Podobnie ma się sytuacja z Robertem Biedroniem. On ma ponad 590 tysięcy fanów na swoim profilu, ale znów to w bardzo dużym stopniu społeczność zbudowana w czasie wyborów do Parlamentu Europejskiego. Wtedy, kiedy Robert Biedroń budował Wiosnę, miał być nadzieją na nową polską politykę, w wielu osobach wzbudził wówczas duże aspiracje, marzenia o tym, że polska polityka może wyglądać inaczej. Dzisiaj, pomimo takiej spektakularnej liczby sympatyków na Facebooku, nie przekuwa się to w dobre sondażowe wyniki Roberta Biedronia. Małgorzata Kidawa-Błońska zyskała zaledwie 129 tysięcy fanów. Jak na tak poważnego kandydata chyba należy stwierdzić, że to słaby wynik. Podobnie Władysław Kosiniak-Kamysz, który przekroczył 87 tysięcy fanów. To dużo mniej niż ci kandydaci, o których mówiliśmy. Rafał Trzaskowski, który później dołączył do tego wyścigu, ale miał dobrą kampanię samorządową w Warszawie, ma ponad 290 tysięcy fanów i możemy zakładać, że w jego przypadku akurat ta społeczność w najbliższym czasie będzie rosła. Bo to jest właśnie najciekawsze w całej tej kampanii. To znaczy nie to, ilu fanów jest na Facebooku, ale to, jaka jest dynamika ich przyrostu. I tutaj możemy powiedzieć, poza Trzaskowskim, którego jeszcze nie sposób w tym wymiarze analizować, że spośród kandydatów mamy do czynienia z takim bardzo zauważalnym trendem. W przypadku większości z nich wzrosty od początku kampanii wyniosły może kilka, maksymalnie kilkanaście procent. Tymczasem Szymon Hołownia podwoił od końca lutego, początku marca, kiedy po raz pierwszy takie dane analizowano, liczbę swoich fanów. Krzysztof Bosak zwiększył ich o ponad 50%. Można powiedzieć, że dynamika tych dwóch kandydatów zdecydowanie pokazuje, że w tej kampanii internetowej to oni poradzili sobie najlepiej. Oczywiście popularność na Facebooku to nie jedyny czynnik, który powinniśmy brać pod uwagę. Warto patrzeć też na inne media społecznościowe, ale też na taką rzecz, na którą która najwięcej mówi nam na temat tego, jak rośnie zainteresowanie konkretnymi kandydatami, czyli na trendy w wyszukiwarce Google. Za pośrednictwem bardzo prostego narzędzia, jakim jest Google Trends, możecie sobie w czasie rzeczywistym sprawdzać i porównywać to, jak różne tematy, problemy, nazwiska, postaci wywołują zainteresowanie Polaków, to znaczy o kim najzwyczajniej szukamy informacji za pośrednictwem wyszukiwarki. I tutaj warto spojrzeć na te wyniki, szczególnie w momencie, kiedy trwała debata kandydatów przed tymi wyborami, które się nie odbyły 10 maja. Wówczas było widać doskonale, że na tej ostatniej prostej kampanijnej, jak można było sobie wówczas myśleć, zdecydowanie liderami wyścigu byli właśnie Szymon Hołownia i Krzysztof Bosak. Można powiedzieć, że szli łeb w łeb, daleko w tyle, zostawiając za sobą czy Kidawę-Błońską, czy Biedronia, czy Kosiniaka-Kamysza. No i to jest zawsze bardzo istotna informacja, bo ona pokazuje nie tylko, że ludzie są już zaangażowanymi sympatycznie, ale to, że ktoś się po prostu zainteresował, chce lepiej poznać jakiegoś kandydata, chce pozyskać o nim więcej informacji, dowiedzieć się, z jakiej jest partii. Pamiętajmy o tym, że nie wszyscy na co dzień interesują się polityką, a na przykład debatę wyborczą oglądają, jeżeli wówczas szukają informacji na temat konkretnego kandydata, to dlatego, że prawdopodobnie wywołał ich zainteresowanie i być może dopiero dołączą do tej fanowskiej społeczności, która się tworzy. Wreszcie inny ciekawy wskaźnik, na jaki możemy spojrzeć, to na przykład zainteresowanie w mniej tradycyjnych mediach, takich jak właśnie YouTube. Tutaj mamy bardzo ciekawą próbę, mianowicie taką, że znany YouTuber Karol Paciorek postanowił przeprowadzić takie długie, pogłębione, ponad godzinne wywiady z kandydatami. I tutaj znowu
ewidentnie widać, że to Hołownia i Bosak wywołują największe emocje i największe zainteresowanie. Kandydaci dwóch głównych partii jak dotąd nie wystąpili w programie Paciorka, ale wystąpili ci mniej popularni kandydaci. No i tutaj widać, że liderem jest Krzysztof Bosak, którego godzinny wywiad obejrzało ponad 500 000 widzów na YouTubie. Drugie miejsce zajął Szymon Hołownia. Osiągnął bodaj 370 tysięcy wyświetleń. Kolejni kandydaci, którzy w sondażach mają czasami lepsze wyniki niż ta dwójka, cieszą się dużo mniejszym zainteresowaniem i dla Kosiniaka-Kamysza, i dla Biedronia wyniki przekroczyły w niedużym stopniu 100 tysięcy, a więc to 3 razy mniej niż Hołownia i 5 razy mniej niż Krzysztof Bosak. Ktoś powie, jakie to wszystko ma znaczenie? To tylko jakieś kliki w internecie, nie wpływa to na prawdziwą kampanię, prawdziwa polityka toczy się gdzieś zupełnie inaczej. Poniekąd to prawda, bo gdyby rzeczywiście internet miał decydować o wynikach wyborów, to pewnie 10-15 lat temu Polską zaczęłyby rządzić ugrupowania Janusza Korwin-Mikkego. Wówczas zyskiwały absolutną przewagę w internecie, wygrywały wszelkie sądy internetowe, wygrywały w rankingach takich jak te popularności na Facebooku czy innych mediach społecznościowych, a jak długo Korwin-Mikke nie mógł przekroczyć progu wyborczego, tak długo internet tego nie mógł zmienić. Aż do roku 2014. Wówczas ta masa krytyczna została przekroczona. Partia Korwin-Mikkego w wyborach do Parlamentu Europejskiego ku wielkiemu zdziwieniu wielu analityków, starych polityków, dziennikarzy wprowadziła do Unii Europejskiej 4-osobową reprezentację, zyskała ponad 7% głosów w wyborach. Wiele osób było zaskoczone, jak to się stało, skąd się ci ludzie wzięli, jak to jest w ogóle możliwe. Dla osób, które śledziły kampanię w internecie, było oczywiste, że wcześniej czy później ten moment nadejdzie. Podobnie zresztą było z kampanią Pawła Kukiza w 2015 roku, czy z ostatnimi wyborami i wynikami Konfederacji, gdzie cały czas te środowiska mogą liczyć na ponadprzeciętne zainteresowanie internautów. Jak się ma to do dzisiejszych wyborów? Jeżeli spojrzymy na sondaże, to widać, że trendy podobne do tego, o czym mówią te wszystkie wyniki w mediach społecznościowych, które przywołałem, znajdziemy w coraz większym stopniu w kolejnych sondażach. Szymon Hołownia w pewnym momencie, oczywiście dzięki błędom Platformy Obywatelskiej i bardzo złym wynikom Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, zaczął wychodzić na prowadzenie w obozie opozycji. Z jednej strony zaczęły pojawiać się sondaże, które mówiły o tym, że to Hołownia ma szansę wejść do drugiej tury z Andrzejem Dudą. Z drugiej strony, jak tylko sympatycy Hołowni to zobaczyli, nabrali wiatru w żagle i zaczęli ze zdwojoną siłą z powrotem agitować. Szymon Hołownia w większym stopniu zaczął intensyfikować swoją kampanię, zobaczył, że jest szansa na dobry wynik. To trochę taka samonakręcająca się machina. Internet pomaga polepszyć sondaże, a sondaże pomagają zwiększyć jeszcze zaangażowanie w internecie. I podobnie jest, można powiedzieć, z Krzysztofem Bosakiem. Jemu również na początku tej kampanii nikt nie dawał szans na dwucyfrowy wynik. Wszyscy mówili, że jeżeli Bosak w ogóle poprawi wynik Konfederacji z wyborów parlamentarnych, to już będzie jego ogromny sukces. Dzisiaj widzimy pierwsze badania, które wskazują, że może liczyć na przykład na 13% poparcia, a pierwsi dziennikarze, analitycy zaczęli mówić o tym, że jeżeli ten trend się utrzyma, to właśnie Bosak może zostać trzecim w wyścigu prezydenckim, to on może wyprzedzić innych aspirujących kandydatów, ponieważ ten jego wzrost dopiero się zaczyna. Jak widać, dzisiaj to, co dzieje się w internecie, już po kilku tygodniach zaczyna być coraz wyraźniej zauważalne w sondażach, a być może za kilka tygodni zorientujemy się, że będzie widoczne również przy urnach wyborczych. Trudno przewidzieć, jaki będzie ostateczny wynik wyborów, bo właściwie kampania zaczęła się na nowo i czeka nas jeszcze pewnie sporo niespodzianek. Dlatego skoncentruję się na takich wnioskach, które możemy przyłożyć do całej naszej debaty politycznej i stanu polityki w Polsce, które akurat kampania w internecie pozwala dostrzec w ostrzejszym świetle. Po pierwsze, nasza polityka przestała być merytoryczna, przestała dotyczyć konkretów. W mediach jest bardzo mało miejsca do mówienia o konkretnych rozwiązaniach i internet tworzy tutaj atrakcyjną niszę. Wszyscy doskonale wiecie, jak wyglądają serwisy informacyjne w stacjach telewizyjnych. Każdego z kandydatów możemy zobaczyć przez kilka sekund, jak mówi jakieś jedno zdanie, nie możemy się dowiedzieć, co tak naprawdę proponuje i jaki ma pomysł na rozwiązanie jakiegoś problemu. Tymczasem właśnie ci kandydaci, o których mówimy, ze względu na to, że prowadzą aktywną kampanię w internecie, mają na to dużo więcej czasu, żeby swoim sympatykom przekazać własny pomysł na Polskę. Szymon Hołownia
Hołownia był tutaj pionierem, to on w czasie pandemii zaczął prowadzić super aktywną kampanię w internecie, organizując codziennie, dzisiaj to jest chyba kilka spotkań na żywo z jego sympatykami, codziennie komentuje bieżące wydarzenia. Z jednej strony przedstawia swoją wizję prezydentury, tej bezpartyjnej prezydentury, która ma być bezpiecznikiem, wentylem bezpieczeństwa w systemie politycznym. Mówi o tym, że spotkałby się z konkretnymi grupami i na podstawie na przykład zebranych informacji od ekspertów podjąłby decyzję wtedy, kiedy nie ma jasnej pewności, jak rozwiązać jakiś problem. Z kolei Krzysztof Bosak prezentuje taką bardziej tradycyjną wizję prezydentury, proponuje zmiany w konstytucji, które miałyby wzmocnić pozycję prezydenta, sprawić, że nie będzie on uwikłany w partyjne walki, będzie wybierany na jedną 7-letnią kadencję. Już na tym podstawowym poziomie wizji prezydentury Hołownia i Bosak mają dużo więcej czasu i potencjału, by prezentować się swoim wyborcom niż ich kontrkandydaci. Ale w takich szczegółowych, konkretnych sprawach znakomicie wykorzystują również ten internetowy potencjał. Z jednej strony obaj prezentowali w swojej kampanii internetowej alternatywne wobec rządu propozycje wsparcia przedsiębiorców. Obaj od samego początku mówili o tym, że wybory trzeba przełożyć. Poświęcali temu wiele uwagi, zanim stało się to głównym tematem kampanii prezydenckiej, bo po prostu jako pierwsi zorientowali się, że to jest temat, który zaczyna interesować ich wyborców, że o to pojawiają się pytania, więc jako pierwsi musieli zabrać stanowisko i dzisiaj mogą powiedzieć: zobaczcie, mówiliśmy o tym od marca, stało się tak, jak mówiliśmy, wyborów w maju nie dało się przeprowadzić. Ale też bardzo dobrze wykorzystują to, co jest charakterystyką naszej debaty publicznej, czyli że pojawiają się takie wrzutki z dnia na dzień, tak? To znaczy przez jeden tydzień dyskutujemy na jeden temat, potem nagle dzieje się coś, co sprawia, że nagle oczy wszystkich zwrócone są na jakieś zupełnie inne zagadnienie. Tak jest na przykład z tematem pedofilii. Mieliśmy ostatnio dwa głośne filmy. Film braci Sekielskich o pedofilii w kościele i film Sylwestra Latkowskiego o pedofilii wśród celebryckich elit. I obaj kandydaci wykorzystali tę szansę, żeby pokazać konkretne ustawowe rozwiązania. Pewnie nie wiecie o tym, jeżeli oglądacie media głównego nurtu, bo po prostu media głównego nurtu nie mają czasu na to, żeby prezentować konkretne propozycje kandydatów w konkretnej sprawie, która akurat na 2 czy 3 dni zaczęła organizować wyobraźnię wyborców. Tymczasem oni, ze względu na to, że codziennie ze swoimi wyborcami rozmawiają, w każdej takiej sprawie muszą przedstawić konkretną rekomendację. Hołownia zaproponował, żeby przestępstwa związane z pedofilią nie ulegały przedawnieniu po to, żeby ofiary po 25-30 latach, które zdecydują się przerwać milczenie, mogły dalej dochodzić sprawiedliwości. Krzysztof Bosak z kolei zaproponował, żeby zwiększyć kary nie dla samych pedofili, ale dla tych osób, które odpowiadają za ukrywanie ich przestępstw. Można powiedzieć, ciekawe pomysły, chyba całkiem dobre propozycje. Myślę, że wielu pozostałych kandydatów i wyborców zgodziłoby się z oboma tymi rozwiązaniami. Pewnie gdyby nie to, że kandydaci komunikują się przez internet, bardzo trudno byłoby im się z tymi pomysłami przebić. A myślę, że możemy być pewni, że ich zaangażowani sympatycy są głęboko przekonani, że to ich kandydat jako jedyny ma konkretne ustawowe rozwiązanie w odpowiedzi na głośne filmy dotyczące pedofilii, o których wszyscy jeszcze kilka tygodni temu rozmawialiśmy. Drugi wniosek jest nieco mniej optymistyczny, ma swoją pozytywną stronę, ale też czyha w nim pewnego rodzaju pułapka. Chodzi o to, że kampania w internecie w dużo większym stopniu buduje więź pomiędzy kandydatem a jego sympatykiem. Można powiedzieć, że potencjalny wyborca czy sympatyk przestaje być tylko osobą obserwującą kampanię, ale w jakimś sensie zaprzyjaźnia się ze swoim kandydatem, staje się zaangażowanym agitatorem, staje się niemalże sztabowcem swojego ulubieńca. Można powiedzieć, że ma to tę pozytywną stronę, że dobrze, że jesteśmy w stanie poznać polityków lepiej, zobaczyć, jak zachowują się na co dzień w konkretnych dyskusjach, jak odpowiadają na nasze pytania itd., itd., ale z drugiej strony musimy być świadomi tego, że politycy wykorzystują to równie bezwzględnie jak w tradycyjnej kampanii do budowania swojego wizerunku. I to znakomicie widać na przykładzie naszych dwóch bohaterów. Z jednej strony mamy Krzysztofa Bosaka, który buduje
taki wizerunek polityka odpowiedzialnego, zdystansowanego od medialnych wrzutek, patrzącego z dystansem na ten spór Platformy i PiSu, mówi często, że oni się kłócą i spierają, ale to nie ma żadnego znaczenia, my musimy konsekwentnie pracować, bo z tych ich sporów nic konkretnego nie wynika, my mamy swoją agendę i jedziemy dalej. Często tłumaczy swoim sympatykom różne bardziej zawiłe problemy polityczne właśnie z perspektywy takich mocno ugruntowanych poglądów i wartości. Z drugiej strony mamy Szymona Hołownię, który jest niezwykle emocjonalny. Potrafi się, jak doskonale wiecie, popłakać, potrafi nakrzyczeć, unieść się emocjami z jednej strony. Z drugiej strony potrafi napisać switaśny komentarz, kiedy bohaterką jego spotkania na fanpage'u jest akurat jego żona. Widać doskonale, że prezentuje się zupełnie inaczej, ale też konsekwentnie buduje swój wizerunek taki, jakim chcieliby go widzieć potencjalni wyborcy. To oczywiście ma swoją negatywną stronę, ponieważ co prawda śledzimy kandydatów aktywniej niż dotąd, ale to zaprzyjaźnianie się z nimi sprawia, że w coraz większym stopniu funkcjonujemy w bańkach. To znaczy funkcjonujemy w rzeczywistości, w której głównym źródłem naszej informacji na temat polityki nie jest już jakaś trzecia strona, nie są media, nie są serwisy informacyjne, nie są portale, ale głównie dowiadujemy się o tym, co słychać w polityce z perspektywy jednego z graczy tej politycznej rozgrywki, jednego z uczestników kampanijnego wyścigu. Wydaje nam się, że mamy obiektywną informację, a w coraz większym stopniu stajemy się odbiorcami perspektywy tylko jednej strony. Warto pamiętać o tym, że bańki w internecie są bardzo niebezpieczne, przestajemy rozumieć, co sądzą inne osoby. Każdy z Was może spojrzeć na swojego Facebooka czy inne media społecznościowe i zobaczyć, że nie ma tam wszystkich kandydatów prezentujących swoje poglądy w równym stopniu. Przestajemy rozumieć, co myślą inni, przestajemy rozumieć, co uważają sympatycy innych kandydatów, bo w dużym stopniu zaczynamy patrzeć na całą polityczną rzeczywistość przez pryzmat jednego z nich. Trzeci wniosek jest taki, że kampania w internecie nie jest tak bardzo uzależniona od pieniędzy, jak kampania tradycyjna. Możemy przyjrzeć się temu, jak sztaby wydają swoje pieniądze na Facebooku. Takie dane przeanalizowała na przykład agencja Napoleon Cat. Raport znajdziecie w linku w opisie do tego filmu. Ja wybrałem kilka najciekawszych danych. Oni przeanalizowali kampanię od 1 marca do 19 maja. Pewnie niedługo znajdziemy tam aktualizację. Ale co jest najciekawsze? Najciekawsze jest to, że kandydatem, który wydał na kampanię w internecie najwięcej była, uwaga, Małgorzata Kidawa-Błońska. Blisko ćwierć miliona złotych, 240 tysięcy na reklamę na Facebooku. Ani wyniki na Facebooku nie były specjalnie zachęcające. Przywoływałem te dane, gdzie Kidawa cieszyła się dużo mniejszym zainteresowaniem niż jej kontrkandydaci. Ani, wyniki sondażowe pozostawiały szczególnie dużo do życzenia. Platforma Obywatelska to nie były dobrze wydane pieniądze. Robert Biedroń to bardzo podobny przypadek. On wydał na kampanię 188 tysięcy. Sondaże chyba również pozostawiają bardzo wiele do życzenia. Ci, którzy radzą sobie najlepiej w kampanii na Facebooku i w internecie w ogóle, czyli Hołownia i Bosak, wydali sporo mniej niż dwoje bohaterów, których przywołałem. W przypadku Hołowni to 136 tysięcy. Oczywiście spory wynik, ale jak na zasięgi, które udaje mu się zyskiwać, wcale nie tak ogromne pieniądze. Z kolei Bosak to zaledwie 46 tysięcy złotych. Można powiedzieć, że ci dwaj kandydaci pokazują, że kampania w internecie to przede wszystkim umiejętność właśnie budowania relacji z sympatykami, o której już mówiłem, i budowanie tych naturalnych zasięgów swoich materiałów, a nie tylko wrzucanie pieniędzy w wór bez dna, jakim są facebookowe algorytmy. Andrzej Duda wydał dotychczas 90 parę tysięcy, to mniej niż Hołownia, 2,5 raza mniej niż Kidawa-Błońska, 2 razy tyle co Bosak, ale widać, że jak na razie to Andrzej Duda nie jest faworytem tej internetowej kampanii i pewnie możemy się jeszcze spodziewać jakichś bardziej aktywnych prób dobrego wykorzystania internetu do kampanii w dalszym jej etapie. Na koniec niespodzianka. Jest jeszcze jeden kandydat, który wydał na Facebooku, uwaga, 194 tysiące złotych i chyba byście się tego nie spodziewali. Uwaga, to Stanisław Żółtek. Co ciekawe, ten kandydat, który, można powiedzieć, też miał swój moment tej kampanii, czyli wiele osób dowiedziało się o jego istnieniu w czasie debaty prezydenckiej, wydał tak ogromne pieniądze nie na promowanie Stanisława Żółtka, nie na promowanie swojej kampanii, ale na promowanie profilu, który dotyczy pracy w komisjach wyborczych.
Jeżeli zastanawialiście się, jakim cudem Stanisław Żółtek zebrał 100 tysięcy podpisów, no cóż, w tej informacji znajdziemy pewną sugestię, po prostu znalazł osoby chętne do pracy w komisjach, które zebrały dla niego podpisy po to, żeby z tej pracy skorzystać. Ale jakim cudem kandydat mniej popularny zainwestował tak duże pieniądze w kampanię internetową? To chyba temat na ciekawą analizę, a może nawet dziennikarskie śledztwo. Czwarty wniosek najbardziej wybiega w przyszłość. Myślę, że to, jak wygląda dzisiaj kampania Hołowni i Bosaka, to zapowiedź polityki, jaka czeka nas w najbliższych latach. Są takie teorie popularne, na przykład wśród amerykańskich psychologów polityki, które mówią o tym, że tak naprawdę wybory polityczne to nie są wybory między prawicą i lewicą, a wybory pomiędzy emocjami i takim psychologicznym podejściem do funkcjonowania państwa. Jeżeli uważacie ten wątek za ciekawy, to chętnie rozwinę go w osobnym nagraniu. Jeżeli tak uważacie, to zachęcam do tego, żeby zwrócić na to uwagę w komentarzach, a dzisiaj powiem o tym bardzo skrótowo. Według tych analityków prawica to przede wszystkim emocje i psychologia związane z autorytetem, z odpowiedzialnością, z potrzebą takiego właśnie poważnego podejścia do życia i w konsekwencji na przykład wizja państwa, które traktuje swoich obywateli jako dorosłych ludzi, którzy mogą samodzielnie podejmować decyzje. Z kolei w tej optyce lewica to przede wszystkim wrażliwość, wyrozumiałość, zrozumienie drugiej strony, taka wizja, w której państwo nie powinno być takim surowym rodzicem, ale raczej powinno być opiekuńczym, troskliwym, takim, który zawsze pomoże tym, którzy tego potrzebują. I wydaje mi się, że chociaż dotychczas w Polsce ten podział nie był tak oczywisty, to właśnie kampanie Hołowni i Bosaka pokazują, że w coraz większym stopniu zmierzamy w tę stronę. Czy to oznacza, że w 2030 roku w wyborach prezydenckich to nie kandydaci Platformy i PiS-u będą mieli największe szanse na polityczny sukces? Nie, myślę, że nie. Myślę, że stare partie będą miały się znakomicie, ale jestem przekonany, że kandydaci tych dwóch głównych partii będą wyglądali zupełnie inaczej. Kandydaci obozu liberalno-lewicowego dużo bardziej niż Rafała Trzaskowskiego czy Małgorzatę Kidawę-Błońską przypominać będą Szymona Hołownię. Z kolei kandydaci prawicy, Zjednoczonej Prawicy, PiS-u, jakkolwiek to się będzie wtedy nazywało, w dużo większym stopniu będą podobni do Krzysztofa Bosaka niż do Andrzeja Dudy. Czy tak będzie? Przekonamy się za parę lat, ale jeżeli chcielibyście przedstawić swoją wizję tego, jak będzie wyglądała polityka w 2030 roku, jak politykę zmienia internet, co waszym zdaniem w kampaniach kandydatów było najciekawsze, czy zgadzacie się z tymi wnioskami, które postawiłem dotyczącymi na przykład tego, że kampania w internecie jest bardziej merytoryczna, gorąco zachęcam do komentowania, przedstawiania waszych poglądów, polemik. Mam nadzieję, że rozpęta się ciekawa dyskusja. Do usłyszenia.